iskra z między nami żywiołami jest w ciąży! Ale numer! Przyszły tata Wodek jest w szoku. Juh, wszystkie porody na dziś odebrane. Czas na herbatę. Ach, spokój. O nie! Co to za stworzenie? Święty Prometeuszu, pomóż mi z tym ognistym dzieckiem! Mój dyżur się skończył, sorry. Czekaj, doktorze, pomocy! Jesteś naszą jedyną nadzieją! Ach, no dobra, chwileczkę. Będzie mi wygodniej w tym kombinezonie, wiecie. To chyba zrozumiałe. Nareszcie! W porządku, oddychaj, oddychaj głębiej. Fiu! Ups! Ale zadyma! Dodatkowe środki bezpieczeństwa nie zaszkodzą. Oddychaj, kochana. Zaraz urodzisz. Ho, ho, ho. Teraz? Mały płomyczku, wychodzimy! Fiu, fiu! O nie! Święty Posejdonie! Cii. Chcesz wody? Naleję ci trochę. Masz, nawodnij się. Tak, ojej! Pij, zanim zamieni się w parę! Woda wyparowała w sekundę. Wypiłam wszystko. O, gratulacje. Macie zapalniczkę. To śliczny maluch. Co? Ma twoje geny, kochanie. Nie. Fiu, wciąż mam płaski brzuch. To tylko koszmar. Moja mała iskierko, co się stało? Wszystko okej? Tak, to tylko głupi sen. Nic mi nie jest. Twoje ulubione czekoladowe węgielki. Voilà, bon appétit. Fantastyczne, jak ładnie pachnie. Nie smakuje jej. Tak bardzo się starałem. Kiepski ze mnie kucharz. Fiu, coś jest nie tak z moim żołądkiem. Nie płacz, kochanie. Teraz spróbuję. Jakie apetyczne. Widzisz? Ogniście słodkie. Nic nowego. Płakałem bez powodu. Tak. O nie. Mdłości Amber nie ustają. Nie! Mam cię. Fiu! Ale gorące. Mam dla ciebie dobrą wiadomość. To dwie połówki? Jestem taki szczęśliwy, Amber! O, ja też! Muszę jeść teraz więcej witamin. Och, nienawidzę pieczonych jabłek. Są obrzydliwe. Przyszłe mamy powinny być aktywne. Tylko spójrz na tę żółtą piłkę. To kolor ognia. Aha, a co ja mam robić? To takie proste, kochanie. Wszystko ci pokażę. Obejrzałam kilka ćwiczeń na kanale dla mam. To taka świetna zabawa. Iha! Widzisz? Tak, mogę ja? Jasne, jest cała twoja. Skacz! Usiądę sobie tutaj. W górę i w dół. Tak! Czas na przekąskę. Uwielbiam hot dogi. Tak dobrze pachną. Okej, spróbuję. Do przodu i do tyłu. Świetnie! Będę skakać codziennie. Pachnie spaloną gumą? Auć! Upadłam! Iskro, nic ci nie jest. Wygląda na to, że spaliłaś piłkę. Iskra to ognista dama. Co tu robić? Ach, mam pomysł. Jaka szkoda. Usiądę sobie. Och, tęsknię za piłką do ćwiczeń. Była taka sprężysta. Chodźmy coś zjeść. Nie powinnam się denerwować. I nie musisz. Zobacz, co wymyśliłem. Innowacyjne. O, znowu za długo trzymałam. Weź rodzynki. Są takie świeże. A ja będę kontynuować trening. Ta folia jest taka głośna. Doprowadza mnie do szału. Och, co tu robić? Już wiem. Kochanie, poczekaj chwilę. Wypróbuj te słuchawki. I jak? Super! Idealnie. Iskra jest zadowolona z decyzji Wodka. Ćwiczenia oddechowe na nasycenie tlenem. Racja. Fiu. W końcu czas na przekąskę. Kiełbaski. Hot dog zamienił się w lód. Nawet sopel byłby cieplejszy. Brrr. Pokazuje minusową temperaturę. Spodziewałem się tego. A może by tak? Dokładnie, kiełbasa z grilla. Auć, temperatura jest w sam raz. Pyszne. Mój brzuch jest taki ogromny. A może by tak? Zaraz wracam. Amber, mam genialny pomysł. Chcesz popcornu? Myślisz, że to zadziała? Mam poważne wątpliwości.
nie jestem patelnią. Ten pomysł to strzał w dziesiątkę. Popcorn wysokiej jakości. Świetny biznesplan. Do dzieła. Wodek idzie jak ogień. Postanowił zarobić przed narodzinami ich pierwszego dziecka. Haha, nasi pierwsi klienci. Poproszę 4 hot dogi. Świetny wybór. Chwileczkę. Kochani, nie możemy tego zrobić bez twojego ognistego podmuchu. Każdy chce troszeczkę ciebie, żeby się ogrzać. O! Jesteś ostatnią rzeczą, której potrzebowałam, śmierdzielu. Iha! Impreza z popcornem! Super! Wodek bierze ojcostwo na poważnie. Jestem gotów na egzamin. Zmień szybko pieluchę. Zegar tyka. Jest naprawdę zdenerwowany. Ale chyba dobrze sobie z tym radzi. Ręce mu się nie trzęsą. Nawet nie pomylił przodu i tyłu. Gotowe. Oddaję zadanie. Świetna robota. Wygląda na to, że sporo ćwiczyłeś. Na zabawkach. Przyszły tata doszlifował swoje umiejętności zmiany pieluch do perfekcji. Żadne z pluszaków nie pozostało nagie. Małpka, Dora, Kurumi, owieczka? Dobrze, tatusiu. Teraz bonus. A co jeśli zawartość jest gorąca? Jak sobie z tym poradzisz? Coś wymyślę. Czas leci. Pajączku, czas zmienić ci pieluchę. Auć! Fiu! Au, au, au! Kochani, odsuń się! Zgaszę ten płomień! Ojciec roku z niego. Zaraz wracam. Fiu! Co za bałagan z tą pianą? Ohyda! Łóżeczko dla naszego malucha. Tada! Poważnie, kochanie. Tak, naszemu dziecku zawsze będzie ciepło na węglach. Co? Na węglach? Chcesz, żeby nasze dziecko spało na grillu? Zmielę cię za to na pył. Oczywiście to był żart, iskiereczko. To przecież nie jest łóżeczko. Siadaj i weź głęboki oddech. Tak. Wygodnie ci? Tak, bolą mnie nogi. Fiu, blisko było. Z czego powinniśmy zrobić łóżeczko? Myśl. Tak. Wow, przyszły tata Wodek bardzo poważnie podchodzi do zadania. Chcę stworzyć najlepsze łóżeczko dla dziecka. Ojej, chyba się zaplątałem. Kto tak krzyczy? Dajcie mi spać! Katastrofa! Paskudny łańcuch nie pozwala mi zrobić ani kroku. Ach, dobrze wypoczęłam. Co to za cudo? Wow! Płomeczku, podoba ci się? Wodek naprawdę się postarał. To niesamowicie kreatywne. Idealne miejsce do spania dla naszego maluszka. Teraz musimy tylko zdecydować się na symbol. Żywioł wody czy żywioł ognia? Co ty na to? Poważne pytanie. Ale o czym zapomnieliśmy? Impreza ujawniająca płeć. Zwróćmy się o pomoc do duchów żywiołów. Nigdy mnie nie zawiodły. Miej oko na moją rękę. Ogień! Tak to ja nie dam rady. Ale znam się na fizyce. Musimy tylko odbić wiązkę. Okej. Co teraz? Rozkaż mi. A potem to już proste. Stopimy wosk na ten arkusz. Wkrótce poznamy płeć dziecka. Dmuchaj. Piękny rysunek. Co to znaczy? Może USG? Świetny pomysł. Wizyta u lekarza to rozsądny pomysł. Po co zgadywać woskiem ze świecy? Fiu, ale tu gorąco. Nie martw się, kochanie. Ten zapach. O! Amber znów nie panuje nad iskrami. Naprawimy to. Przepraszam. Ups. To straszne. Przestań. Och, jakie to niezręczne. Najpierw pożar, a teraz powódź. Mam dość. Przepraszam za incydent. Kto następny? Wy w strojach karnawałowych? Zapraszam! Denerwuję się. Wkrótce przyszli rodzice poznają płeć dziecka. Proszę, połóż się na kozetce. Mam nadzieję, że nie będzie bolało, panie doktorze. Co? A to żartowniś. Same zmartwienia. Kiedy zaczynamy? Ach, o, wszystko mi się pomieszało. No cóż, zdarza się. Odłożyłem trochę folii. Och, co za charakterki. Pomóc ci się położyć. Wygodnie? Tak, całkiem, całkiem. To jest maszyna do USG. Panie doktorze, lepiej założyć rękawiczki. Co to za bzdury? Proszę mi zaufać, doktorze. No dobra, zaczynamy. Spokojnie.
Spokojnie, mamo. Moja iskierka. Co to znaczy? Wygląda na to, że to bliźniaki. Gratulacje! Dwójka dzieci. A co jemu się stało? Jestem najszczęśliwszym ojcem na świecie. Ja chyba też. 10 lat później. Cofnują Wade i Amber. Wystarczy. Powiedzcie mi, co tutaj się dzieje? Zapytaj jego. To wszystko twoja wina. Kiedyś się dogadywaliście. O nie, domek został zniszczony. Okropność. Dzieciaki dobrze się tam bawiły. Pamiętacie? Nie smuć się, Wade. Sami go zbudowaliśmy. Więc zrobimy jeszcze jeden. Racja. A, sekundka. Uff, dzięki za pomoc. A wy? O-o, zaczyna się. Skończcie już te kłótnie. Przy okazji, czas do szkoły. No dobra. Nie zapomnij podszkolić się z matmy, moja iskierko. Miłego dnia. Zaczynamy. Mam plan na nowy dom. Co ty na to? Będzie ciężka robota, ale będzie warto. Nie można powierzać ci dokumentów. Ups, nie chciałam. Mam dość twoich numerów, ale remont nie może czekać. Chodź za mną, partnerko. Może udekorujemy tę nudną ścianę? Zobacz, co potrafię. Imponujące. Fajny projekt. Pokażę ci coś. Gotowa na arcydzieło? O! Wszystko okej? Voila! Wow! Przybij piątkę! Au, moje palce! Zaintrygowana? Popracuję nad fundamentami domu. Niezłe narzędzie! Hej! Pomóż mi zabezpieczyć to śrubami. Praca w re. Załóż je, będzie łatwiej. Świetnie. Lubię budować. O, nowe materiały. Bierzmy się do roboty. Już idę. Nasz dom potrzebuje podstawy. A kuku, kochanie, pomoc przybyła. Postawię belki gdzie trzeba. Gotowe. Zobacz, Wade. Nie mamy wystarczającej liczby desek. Czekaj. Nie udało nam się. A teraz? Kontynuujemy projekt. Musimy wzmocnić strukturę. I ostatni? Nie mam mowy. Bez tego nie skończymy domu. Chyba wiem, co może nam pomóc. Zamówmy to przez internet. Masz jakąś kaskę? Sprawdzę kieszenie. Gdzie jesteście, chrupiące dolce? W mojej tajnej skrytce został tylko jeden zielony koleś. Ta kwota to zdecydowanie za mało. Co za pech. Ale mam pomysł. Wracaj szybko. Zasługuję na małą przerwę. Mój sklep pozwoli nam zaoszczędzić na materiałach budowlanych. Kiedy pojawią się klienci, nikt nie potrzebuje węgla albo zapałek i fajerwerków na imprezę. Gdzie one w ogóle są? Powoli zaczynam tracić panowanie nad sobą. Z moją wybuchową naturą nie ma żartów. Pozbędę się negatywnych emocji. Na stos! Cześć! Zostawcie lajka, żebym mogła coś sprzedać i kupić deski. Super! Dzięki! O, nie brzęcz. Amber! Tak? Wyglądasz oszałamiająco. Co tam, Claude? Potrzebujesz węgla? Jestem oczarowany. Przyjmij ten skromny podarunek. Nie dzięki. Ale to z głębi serca. O-o, czeka nas walka żywiołów. Dam temu oszustowi pamiętne ostrzeżenie przed burzą. Tęskniłaś za swoim macho, kochanie? Co się tak uśmiechasz? To zwykła oznaka sympatii. Ups, mam przechlapane. Pomocy! Wynocha. Co za niegrzeczność. Ciao, kochanie. Bingo! Wow, problem z głowy. Nieważne. Rozumiem. Nie pozbędziesz się mnie. Piękna. Ona będzie moja. Zostaw stolarkę mnie. Czas dokończyć ramę. Potrzebujesz pomocy? Nie, nie trzeba. Chyba masz rację. Uff, jestem wykończony. Napiję się. Wracam do formy.
ma piękny uśmiech. W przeciwieństwie do tego paskudnego Wade'a. Trulala, chcesz zobaczyć moje urządzenie? Bum! Wkrótce nasz dom będzie miał ściany. Nie zniszcz ich ciepłem. Tak, szefie? Mam podstępny plan. Chodź tu. Ups, kogoś tu czeka niespodzianka. Wade, dawaj! Łuki są gotowe. To boli. Odpocznę trochę. A ja myślę, że powinnam się trochę rozgrzać. Trzaskający ogień tak uspokaja. Czysta błogość. Wszyscy muszą się zrelaksować. Kto tam jest? Pokaż się, bandyto! Tada! Ty? Przyniosłem tajną broń. Pomóż mi się wydostać, proszę. Dobrze ci tak. Odświeżę mój krzak. Już nie taki straszny, panie Spongehead. Moje buty będą błyszczeć jak diament. Z kim powinna być Ember? Z tym wodniastym czy ze mną? Napiszcie poniżej. Pa, stary. Głos Claude'a? Nie ruszaj się. Co ty zrobiłeś? Odzwyczaję go od tych psot. Aaaa! Sam się prosiłeś. Katastrofa! Tyłek mi się pali! Co za wstyd! Ponurak. Ale jak mogę odzyskać Wade'a? Mam nadzieję, że ta sztuczka z wiadrem zadziała. Czekasz na mnie, kochanie? O, skarbie, o wiele lepiej. Dzięki za pomoc. Pomalujemy dom? Z przyjemnością. Dzieciaki pokochają te jaskrawe barwy. Muzyka nas rozweseli. Chodźmy. Hurra! Ten odcień jest odlotowy. Mój też. Razem jest fajniej. Racja. Ajja! Fajny rytm. Popieram. Zemsta jest bliska. Ostatnie szlify. Dom się zmienił. To bitwa na dekoracje. Wow! Nie zawiedźcie mnie, blastery. Banzai! Super! Twoja kolej. Mam pomysł. Dodajmy trochę ognia. Fantastycznie. Spójrz na to, Ember. Przeszliśmy z samych siebie. Cała masa uroczych drobiazgów. Budowa zakończona. Sprawdzę wnętrze. A ja udekoruję wejście. Rośliny zrobią atmosferę. Chodź ze mną. Co się stało? Ona się do mnie przekonuje. Ani drgnie. Ach, nieważne. Ty też się nadasz. Ember mnie dotknęła. Nigdy się nie umyję. Ona jest urocza. Twoje honorowe miejsce. Mini basen. Niezły pomysł. Musimy tylko napełnić go wodą. Urocze, prawda? Tak. Gotowe. Coś tam jest. Pójdę sprawdzić, nie martw się. Muszę to podlać. Fuj! Gotowe. To na czym stanęliśmy? Moje włosy są takie gęste. Ach! Niebezpieczeństwo minęło. Dodamy ciepła? Rozłóżmy kolorowe koce na podłodze. Wyobraź sobie, jak tu będzie miękko i przytulnie. Potrzebujemy sufitu. Szybko coś zszyjmy. Oczywiście. Co powiesz na jedwabisty materiał? Tapicerowanie ścian też było świetnym pomysłem. Resztę wykorzystamy jako zasłonę. Chodźmy. Pasują do wnętrza. Czas wyjść. Bitwa projektantów? Czemu nie? Poddaj się. Zwycięstwo jest moje, splashmenie. W twoich snach. Co za uparciuch. O, to się przyda. Teraz okna są bezpieczne. Fajnie. Niech nasz mały domek będzie luksusowy. I te też. Ember przyprawia mnie o motyle w brzuchu. I zaraz zwrócę jej uwagę. Widzisz cel, kolego bluszczyku? To dawaj. Żywioł ziemi zna sztuczki. Strzeż się, iskierko. Au! Bingo. Chcesz buziaczka? Puszczaj mnie do blechu.
Ratuj mnie, Wade! Moja cierpliwość się skończyła. Zostaw ją w spokoju. Witaj, wodo. Nie, a masz! Tylko na to cię stać. Ups, tylko żartowałem. Przygotuj się na najgorsze, żartownisiu. Proszę, nie! Jasny gwint, już po mnie! Biedny klon! Wszystko jest takie ogromne! Zamieniłem się w trawę! Juhu! Mój bohater! Oszałamiające! Wow! Nigdy więcej zalotników! O, dzieci! Witamy w nowym domku! Prawie zapomnieliśmy o ważnym szczególe. To prawda! Dołącz to! Ale super! Miłej zabawy! Spędzę tu każdy dzień! To prosto z naszych snów! Rodzice się postarali. Założę się, że mnie nie złapiesz! Turbo prędkość! Małe łobuziaki! A psiu! Mam jakąś dziwną alergię. To powód do małej zabawy. Dobra, gramy. Co nam wyjdzie? Ale rzut! Wygląda na to, że Vicky tak bardzo chce wygrać, że gra nieczysto. Co? Dwie jedynki? To było wredne. Ale tak bardzo się starałam. Przesadziłaś. Dobra robota. Wygramy. Aj! Wodą, uspokój się. Zrujnujesz sobie makijaż. To za twoją kpinę i wstrętną grę. Haha, masz to, na co zasłużyłaś. Moje włosy są teraz całkowicie mokre. Nie trzeba było nas obrażać. Wiecie co? Grajcie sobie same. Wychodzimy. Śmiało. Będziemy się dobrze bez was bawić. No dalej, nie denerwuj się, wodo. Pokażę ci coś tajnego. Spodoba ci się. Ale nie mów ani słowa dziewczynom. Teraz zobaczysz wszystko. Patrz, to mój sekretny pokój pod łóżkiem. Wow, wygląda jak prawdziwa rezydencja. Tylko uważaj. Moje pnącza trochę urosły. Pozwól, że ci pomogę. Tu jest dużo miejsca. Dla ciebie też się znajdzie. Myślę, że powinnyśmy zacząć urządzać nasz pokój. Masz rację, będzie pięknie. Tak naprawdę nic nie będziemy robić. Mam pomysł na podłogę. Wyhodujemy tu wspaniały trawnik. Potrzebujemy tylko trochę ziemi, nasion i oczywiście trochę wody od ciebie. Nie ma mowy, nie jestem gotowa. Sknera. Kto ostatnio przegrał, co? To wina Vicky. Tak, zgadza się. Nie przestawaj. Dobrze, tyle wystarczy. Teraz dobrze podlewamy glebę. Gotowe. Justynka, spójrz, nasz śliczny dywanik z zielonej trawy. Czas zacząć dekorowanie. Okej, czas pogodzić się z dziewczynami i grać dalej. Ale gdzie one są? Dziwne, dokąd mogły pójść? Nie widziałam, żeby wychodziły z pokoju, więc muszą gdzieś tu być. Ale gdzie? Miałam zamiar pokonać je więcej niż jeden raz. Nie ma ich tutaj. Czy to nie ziemia? No cóż, nie, to tylko kwiat. Znajdziemy je? Tu jeszcze nie zaglądałyśmy. Nie, tu też nikogo nie ma. Cóż, to wszystko. Zaczynam się denerwować. To już nie jest śmieszne. Nie, zgaś swój wewnętrzny ogień. Proszę. Spokój plus styl. Przeszukajmy inną część pokoju. Wygląda na to, że poszukiwania ziemi i wody zamieniły się w prawdziwą misję. Czy więc ogień i powietrze znajdą swoje koleżanki? Nie mam pojęcia, gdzie mogą być. Co jest z szafą? Może to przeciąg? Wow, ciekawe, dokąd prowadzi to przejście. Pospiesz się, Vicky. Powinnyśmy być pierwsze, które się o tym dowiedzą. Pięknie. Tak bardzo lubię ten oceaniczny wystrój. A ja kocham moje kwiaty. Chcę też dodać ładne oświetlenie. Zrobię marynarski łańcuch. O, to ciekawe. Gotowe. Voilà. Teraz mój kącik stał się jeszcze bardziej przytulny. Ja też chcę światła. Ale jak je zrobić? To nie jest trudne. Pomogę ci, tylko potrzebuję materiału.
Materiału? Żaden problem. Spójrz, jakie cudowne liście. Dobra, już, już. Więc przymocujemy je do świateł. Teraz twój bajkowy łańcuch jest gotowy. Niewiarygodne. To jest piękne. Cóż, jest idealnie. Dziękuję, wodo. Dobrze, że mamy teraz wystrój pokoju, ale musimy też pamiętać o sobie, prawda? Więc wpadłam na pomysł, żeby zrobić biżuterię dla siebie. Masz rację. Co może być piękniejszego niż rośliny? Dla mnie to woda w dowolnym stanie. Moim zdaniem wygląda naprawdę przepięknie. Zgadzam się. Świetny pomysł, kochanie. Teraz nadszedł czas, aby obejrzeć nasze ulubione filmiki Okitoki. Po prostu je kocham. Wow, ta szafa jest ogromna. Jest tu coś wyjątkowego. Ogień, patrz, chyba coś znalazłam. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. To sekretny pokój. Jest nawet zaprojektowany specjalnie dla naszych żywiołów. I już mam pomysł. Zacznę od oświetlenia swojego miejsca i zrobię bajkowe światełka w moim przewiewnym stylu. Ja też tak potrafię. Ojej, pozwól, że ci pomogę. Dzięki. Nie ma za co. To jest dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Tak, teraz pozostaje tylko przymocować światła do sznurka. I co myślisz? Dzięki, wygląda niesamowicie. O, fajnie. Moje podświetlenie też jest na swoim miejscu. Dzięki oświetleniu w naszym pokoju czuję się jak w prawdziwym domu. Mam tyle ognistych pomysłów. Wiki, widziałaś moją pufę? Spójrz, jakie to ładne, ma węgle. A jak zamierzasz na tym usiąść? Nie podoba mi się. Co jest niby z tym nie tak? Nie rozumiesz. A poza tym to nie ty masz na niej siedzieć. To świetnie. Jesteś taka arogancka, Wiki. Tak jak ty. Te dwa żywioły mają dość mocne charaktery. Cóż, mój nowy manikir jest gotowy. Wygląda bardzo stylowo. A kolor jest tak intensywny, po prostu uroczy. Tylko wydaje mi się, że czegoś brakuje. Daj mi chwilę. Masz, weź to dla ciebie. Wow, dzięki, Justynko. To takie piękne. Bardzo mi się podoba. Cieszę się. A ten jest mój. Teraz nasze palce wyglądają idealnie. I tak w moim wnętrzu muszli nigdy za wiele. Moja kosmetyczka gdzieś tu była. Widzę ją. No, chodź tutaj, będę cię potrzebować. Świetnie, wszystko tu jest. Teraz mamy trochę pracy. Mam nadzieję, że Wiki spodoba się mój prezent. O, Wiki, zrobiłam coś dla ciebie. Proszę, weź to i nie kłóćmy się już o byle co. Jak miło z twojej strony. Bardzo mi się podoba. Dzięki. Przyniosłam nam coś. Czy to jest to, o czym myślę? Tak, wybierz ten, który ci się podoba. Oczywiście ognista czerwień. Pasuje do ciebie. Jasne, to mój ulubiony kolor. Podkreśla twoją płomienną naturę. A ja wybrałam srebrny. Uwielbiam go. Najlepszy manikir jest w kolorze czerwonym. Och, dobrze. Jestem tak zmęczona kłótniami i stęskniłam się za ziemią i wodą. Bez nich życie nie jest takie samo. Przywracają równowagę naszej grupie swoją spokojną naturą. Tak, to moja wina. Nie powinnam była oszukiwać. O, czy nasza przyjaźń naprawdę się skończyła? Gdybym tylko wiedziała, dokąd poszły dziewczyny. Chwileczkę, te liście zdecydowanie należą do ziemi. I prowadzą pod łóżko. Tak, tutaj jest tajne przejście. Powinnam to sprawdzić. Mamma mia, po co mnie tak straszysz? I w ogóle co tu robisz? I dlaczego tu przyszłaś? Cześć dziewczyny, tak się cieszę, że was znalazłam. Proszę, wybaczcie mi. Pokłóciłyśmy się przeze mnie. Powinnam grać fair i nie śmiać się z nikogo. Bez was jest źle. A teraz Vanessa i ja pokłóciłyśmy się o paznokcie. To takie smutne. Wodo, będziesz płakać? Nie, nie, trzymaj się, Justynko, nie płacz. Nie potrzebujemy tu powodzi. Dziewczyny, obiecuję, że więcej nie będę. Wybaczycie mi? Oczywiście, że tak. Jej, dziękuję. Teraz chodźmy po naszą ognistą Vanessę. Tak się cieszę, że w końcu się pogodziłyśmy. Tu, tu, tu. Dziewczyny, już prawie jesteśmy.
Witamy w naszym sekretnym pokoju. Jestem taka podekscytowana. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Po co się kłóciłyśmy? Kiedyś było tak wspaniale. Moje najlepsze przyjaciółki, moje bratnie dusze. Tak bardzo za nimi tęsknię. O, czy to naprawdę one? Vanessa, nie denerwuj się. Nic nie może zniszczyć naszej przyjaźni. To jest dla ciebie na pocieszenie. Wyhodowałam go specjalnie dla ciebie. Dzięki. Masz, napij się wody. Nie płacz już, zawrzyjmy pokój. Tak, Vanesso, wszystkie nasze walki zaczęły się przeze mnie. Proszę, wybacz mi. Jak mogę ci nie wybaczyć? Wreszcie znów jesteśmy razem. Dalej, pokażcie swoje paznokcie. Wszystkie wyglądają po prostu magicznie. Ups. O, nie chciałam. Czuję się okropnie. Czekajcie, mam pomysł. Wow, co ona robi? To wszystko. Korona dla powietrza jest gotowa. No, przymierz ją. To dla mnie? Dziękuję. Vanessa, jesteś prawdziwą czarodziejką. Zrobisz dla nas też korony? Moje ulubione muszle. To niesamowite. A teraz nowe zdjęcie na pamiątkę. Powiedzcie żywioły. No, zagramy? Ja rzucam pierwsza. W czym rzecz? Właściwie to nie chcemy grać. No, może raz. Chodźcie, obiecuję, że wszystko będzie uczciwie.